Dzień dobry państwu, Tomasz Piekielnik. Od wczoraj mamy potężny wysyp różnego rodzaju afer związanych z agenturalnymi związkami wysokiej rangi polityków w Polsce. Mowa o Donaldzie Tusku, ale mowa także o Kaczyńskim, Morawieckim, mowa nawet o ojcu Tadeuszu Rydzyku. Uwaga, jedna strona strzela w drugich argumentami, dowodami, insynuacjami i poszlakami. Według mnie Polacy dadzą się oczywiście nabrać na tę aferę i zachowają się niczym Powiedzmy, że dwa psy walczące o jedną kość rzuconą na pożarcie przez no, jakiegoś powiedzmy pana. Drodzy Państwo, według mnie komentowanie każdej z afer osobno, choć za chwilę Państwu przedstawię każdą z tych afer, ale komentowanie tego osobno, w trakcie jednego materiału wideo, jednego reportaża, dalej, to błąd bez odniesienia się strategicznie do tego wszystkiego, że jest to system naczyń połączonych. Tylko wtedy zdamy sobie sprawę, co tak naprawdę. Dzieje się na naszej scenie politycznej i co takiego robi władza. Taki błąd jednak myślę, że popełniają Polacy, którzy jak zwykle dadzą się nabrać na no właśnie na to, że rzekomo walczą ze sobą obie strony naszej sceny politycznej, a władza realizować będzie z uśmiechem dalej swoje i kolejne kalamienie milowe będą osiągnięte. Dla mnie to nie jest przypadek, że. Jedni na drugich wyciągają tak potężną broń, tak skandaliczną, można powiedzieć, i to jednocześnie w jednym, czyli w jednym dniu, jednocześnie, 25 lipca. To nie może być przypadek. Jeszcze tytułem wstępu, drodzy Państwo, o jakie afery chodzi. Po pierwsze, chodzi o aferę związaną z Donaldem Tuskiem, który jest premierem przecież, który zatrudnił asystentkę społeczną, która jest Ukrainką, 25-letnia kobieta pracująca w salonie piękności, która w mediach społecznościowych zamieszcza zdjęcia, no powiedzmy, prezentujące swoją urodę. I niektórzy twierdzą, że być może no, to kontakty damsko-męskie pomiędzy tą panią a premierem zaowocowały tym, że została tą asystentką. Nie będę wnikał w tego typu dywagacje, choć otrzemy się także i o nie. Zatem zarzuty, że premier zatrudnia młodą Ukrainkę, która jest dzieckiem Rosjan, którzy stacjonowali na terenie Międzyrzecza w Polsce. I taki rodzice, jak i ona sama, może mieć agenturalne, drodzy Państwo, doświadczenia, przez co może tak, być, tak traktować Donalda Tuska jako źródło informacji, jak i wywierać ewentualnie jako pośrednik na jego wpływ. Tego typu insynuacje pojawiają się w mediach za chwilę i w kuluarach przede wszystkim, za chwilę też do tego dojdziemy. Druga afera to potężny reportaż w TVP. Wczoraj, 25 lipca, TVP w świetnym czasie antenowym o 20.20 20 wyemitował reportaż pod tytułem Niebezpieczne Związki, z którego wynika, że Kaczyński, Morawiecki, Macierewicz, a nawet ojciec Tadeusz Rydzyk mają agenturalną przeszłość. Tym razem ze Wschodem. Tak, drodzy Państwo, nie przesłyszeliście się. I czy to przypadek, że jednego dnia obie te afery wychodzą na światło dzienne? W zasadzie to już trzy, bo mówimy o politykach. O Tusku, mówiłem o Kaczyńskim, mówiłem także o trzeciej aferze dotyczącej, choć w jednym reportażu ona została ujawniona, chodzi o ojca Tadeusza Rydzyka. I czwartą aferą jest wyciągnięta afera z kolei przeciwko obecnej władzy, między innymi przez Telewizję Republika. Chodzi o to, że opozycja, czyli tak zwany PiS, wyciąga zarzut, iż w Radzie Nadzorczej Spółki strategicznie istotnej dla polskiego bezpieczeństwa, czyli w wojskowych zakładach elektronicznych, w spółce akcyjnej, w Radzie Nadzorczej znajduje się człowiek o nazwisku Henryk Grobelny, a to człowiek o przeszłości związanej z KGB, bo szkolony był przez KGB. Był on także, można powiedzieć, oficerem SB, czyli Służby Bezpieczeństwa, i podobno zasłużył się, dzięki rozpracowywaniu kościoła i właśnie kursom odbywał, odbywanym w moskiewskiej KGB. Zatem, drodzy Państwo, bardzo ciekawie, prawda? Jednocześnie sensacyjnie. Spróbujemy w tym materiale, ja dla Państwa spróbuję dla, w tym materiale odczarować to wszystko, przedstawić w takim świetle, w którym no ja ubolewam, że nie przedstawiane są te afery w, w telewizjach, w dziennikach, tylko wszyscy skupiają się na, tej, na tym wątku pojedynczym, nie starając się w ogóle spojrzeć na to wszystko z lotu ptaka. Za chwilę zobaczycie Państwo fragmenty reportażu telewizyjnego, artykuły prasowe, stronę sejmową Donalda Tuska, zobaczycie dowody, czy faktycznie prawdą jest, że Ukrainka jest jego asystentem społecznym czy asystentką społeczną. I kto to jest tak naprawdę? Czy faktycznie ze zdjęć można wnioskować, że ta pani bardziej zainteresowana jest prezentowaniem swoich wdzięków w mediach społecznościowych? To wszystko przed Państwem. Korzystając jeszcze z okazji, dziękuję wszystkim subskrybentom, polecam subskrypcję kanału. Stale odkrywam, że mniej niż połowa oglądających tego kanału to jeszcze nie subskrybenci, polecam to nadrobić. Wiele osób pyta z Państwa, w jaki sposób wspierać kawę finansowo, kanał finansowo, odwdzięczać się tym samym za dostarczane tu treści. Linki znajdują się w opisie tego filmu. A ja przechodzę już do rzeczy i korzystając z prawa cytatu, przedstawię Państwu tutaj właśnie najważniejsze doniesienia dotyczące tych afer, ale potem podsumujemy to wszystko razem z takiego punktu widzenia strategicznego, po to, żeby się, i teraz spoiler, zastanowić, czy czasem nie jest to po to, aby przykryć. Inne ważne, bardzo doniosłe rzeczy, które się na przykład mogą dziać w tej chwili w Polsce. Co to takiego może być? O tym się tak naprawdę w życiu przekonamy za kilka tygodni czy miesięcy, bo życie nam to w końcu wyjawi. Natomiast moje spekulacje już teraz są, a przedstawię na to argumenty w dalszej części materiału, że to może być albo. Kolejny radykalny krok w kierunku na przykład Zielonego Ładu, Fit for 55. Zresztą dziś Rzeczpospolita donosi o tym, że od nowego roku to najprawdopodobniej paliwo zdrożeje o 40-50 groszy, energia elektryczna czy gaz o 1,4 i to wszystko za sprawą nowych przepisów unijnych, drodzy Państwo. Kolejna sprawa, która być może jest przykrywana, to właśnie jakieś istotne działania, jakieś istotne decyzje, wydarzenia dotyczące przyłączenia Polski do wojny na Ukrainie, bo Musimy wiedzieć, że za tymi aferami, które mamy okazję w tej chwili, niczym widz w kinie, oglądać, stoi jakaś władza, ale nie ta, którą oglądamy, tylko ta, która kryje się za nimi głębiej. Bo to nie przypadek, że my mamy tutaj pod zasłoną, serwowaną, pod zasłoną afer właśnie serwowane jakieś wrażenia a faktycznie za tą zasłoną będą dziać się wydarzenia. Ta władza, o której wspominam, dokładnie sobie z tym radzi, z uśmiechem na ustach realizuje swoje scenariusze. Ta władza nakazała przecież politykom podpisać porozumienie z Ukrainą, na mocy której Polska będzie mogła strącać rakiety rosyjskie na terenie Ukrainy, będzie mogła też zaangażować się w ten konflikt zbrojny, będzie, drodzy Państwo, dbać o infrastrukturę energetyczną ukraińską i będzie bardzo wiele rzeczy jeszcze musiała robić, bo to porozumienie, choć niektórzy twierdzą, chcąc moim zdaniem tylko umniejszyć rangę tego dokumentu, który jest traktatem, umową międzynarodową, bez względu na to, że tam nagłówek stanowi, iż jest to porozumienie, chcąc temu umniejszyć, no, powodujemy, że a, w zasadzie odbiór społeczny jest taki, no na razie się nie, nie trzeba tym zajmować. Ale, jak to mówią, karawana idzie dalej. I, I ta władza właśnie też kazała nie protestować z kolei poprzedniej władzy, gdy Amerykanie podpisywali ustawę 447 w swoim kongresie, która domaga się, czyli która ustawa daje prawo, aby Żydzi domagali się skutecznie od Polski setek miliardów złotych tytułem, no właśnie, zwrotu za wartości tutaj pozostawione podczas II wojny światowej. Nie komentuję tego dalej, ale awizuję, że to ta sama władza, drodzy Państwo, która demontuje też PKP Cargo, która wprowadza różnego rodzaju zmiany w, w naszych sprawach bardzo istotnej wagi, czyli wagi narodowej. I to ta sama, która. Teraz moje przypuszczenie za chwilę może się okazać skonstruję jakiegoś rodzaju prowokację, w wyniku której wypełnią się słowa prezydenta Dudy, że polskie wojsko wyjedzie na Ukrainie. Prezydent Duda kilka miesięcy temu podczas szczytu w Paryżu mówił, że polskie wojsko rozważane jest, aby wyjechało na Ukrainę na Ukrainę w charakterze niemilitarnym, żeby polskie służby strzegły granic ukraińskich. To wszystko po kolei się wypełnia, no ale aby uzyskać poparcie społeczne, potrzebna jest potężna afera. I potrzebna jest jakaś, czy jakaś duża prowokacja. I moim zdaniem, to ta władza również o to będzie zabiegać. Ta władza dokładnie wie, jak zarządzać nastrojami, wyborami, wyborcami, aferami, by ludzie nabierali się na właśnie to wszystko. A władza dzięki temu wdraża konsekwentnie swoje. Realizowane są kolejne kamienie milowe. Zapraszam serdecznie do oglądania. Raz jeszcze przypominam o subskrypcji. Warto to uczynić. A ja przedstawiam tu Państwu doniesienia z portalu Do Rzeczy w publikacji pod tytułem Tajemnicza Ukrainka asystentką Tuska w sieci Wrze. I to jest jedno ze zdjęć, które ta Pani zamieszcza w swoich mediach społecznościowych. Są też takie prezentujące jeszcze więcej wdzięków, oczywiście tej Pani. Zatem nie trudno się, czy nie dziwmy się, że. Yy za kulisami czy publicznie, ludzie pytają, czy czasem premierowi, właśnie tak, jednocześnie posłowi Donaldowi Tuskowi, nie chodzi o takie wdzięki, prawda? Zapewnienie sobie do nich jakiegoś dostępu. Ja odcinam się od tego typu debaty czy dywagacji, nie chcę w to wchodzić, natomiast chcę państwa zapoznać z faktami. A fakty są takie, że to sam premier Donald Tusk podpisał dokumenty dla kancelarii Sejmu. Z których wynika powołanie tej pani na stanowisko asystentki społecznej. Zatem musiał o tym wiedzieć, że ona taką funkcję pełni. Wobec tego zakładam, że ktoś mu też powiedział, kim ona jest. No, co najmniej sam o to zapytał. A to pozwala mi twierdzić, biorąc też pod uwagę to, w jakim wieku jest premier Donald Tusk, jak doświadczonym politykiem jest, ile lat znajduje się on już u szczytu władzy, tak w Polsce, jak i w Europie. I to pozwala mi stwierdzić, że być może on się tam uśmiecha wraz z najbliższymi osobami w swoim tam sztabie, powiedzmy. Uśmiecha na to, jak rozkręcana przez media jest afera. Bo przecież w mojej ocenie im o to właśnie chodziło. Mało tego uważam, że są umówieni z drugą stroną, aby w tym samym czasie wybuchła ta afera, jak i afera dotycząca doniesień o agenturalnych związkach Kaczyńskiego, Macierewicza, Rydzyka, drodzy Państwo, czy. No, chociażby um, byłego premiera, tak? czyli pana Morawieckiego. I myślę, że tak się uśmiechają właśnie do siebie z jednego i drugiego obozu. Ale zaraz rozwinę ten wątek. Kim jest Krystyna Woronowska? Co jej robi rodzice robili w 1989 roku w polskim Międzyrzeczu? Czy została sprawdzona przez Agencję Be Bezpieczeństwa Wewnętrznego? I wreszcie czy miała związek z obniżeniem stawki VAT dla branży beauty. Tego typu zasadne pytania krążą w polskich mediach społecznościowych, ale nie tylko. Również redaktorzy zadają takie pytania. I tutaj mamy publikację pewnego posta po prostu z portalu X, czyli dawny Twitter, o tytule Wiedzieli, Wiedzieliście już, że Donald Tusk zgłosił w Sejmie, że ma dwie asystentki. Jedną z nich jest Krystyna Woronowska, określająca się na Instagram jako hashtag UkrainianGirl. I tu widzimy, drodzy Państwo, no cóż, młoda osoba, atrakcyjna fizycznie, prezentuje swoje różne tutaj wdzięki, prawda? Żebyśmy tak jeszcze nie mieli wątpliwości, czy to rzeczywiście Donald Tusk był tego świadomy, czy to podpisał. Mam tu dla Państwa stronę internetową samegov.pl z prezentacją posła Donalda Tuska. W dolnej części mamy wykaz współpracowników i mamy panią Krystynę Woronowską. Klikając na dokument dotyczący powołania jej widzimy, że jest to informacja, z której wynika, iż tym pracownikiem, współpracownikiem, czyli asystentem społecznym jest pani Krystyna Woronowska. Urodzona w 1989 roku, zatrudniona jest w Biurze Krajowym Platformy Obywatelskiej oraz w salonie urody Dream of Beauty. Czyli ta, ta pani zajmuje się po prostu no, dbaniem o urodę klientów salonu piękności. Ciekawe jest to, że tutaj widzimy odręczny podpis Don Donalda Tuska. Zatem musimy założyć, że sam to podpisał. No Nie zakładamy przecież, że ktoś ten podpis za niego tutaj sfałszował. I teraz. To jest właśnie ciekawe, że tu widnieje data również 7 maja 2024 roku, czyli od tej daty ta osoba została powołana na stanowisko asystenta społecznego. Zerknijmy teraz na stronę internetową tego salonu. Jesteśmy tutaj w, na stronie internetowej salonu Dream of Beauty, to jest salon znajdujący się w Warszawie. W zakładce Poznaj nas widzimy rzeczywiście panią Krystynę Woronowską. Pisze o sobie, że jest absolwentką kosmetologii. Nie wspomina o ekonomii i dodaje, że jest zakochana w anatomii skóry, specjalizuje się w technikach stylizacji i upiększania okolicy oka i brwi. Przejdę teraz do publikacji. Wiadomości Radio Z: kontrowersje wokół asystentki Tuska. Grabiec została sprawdzona przez ABW. Asystentka społeczna wzbudza zainteresowanie. Szef kpr Jan Grabiec wyjaśnił okoliczność jej zatrudnienia. Zapewnia, że kobieta została sprawdzona przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przed podjęciem pracy dla szefa rządu. I czytamy dalej. Informacja o zatrudnieniu Krystyny Woronowskiej jest dostępna na stronie Kancelarii Sejmu. Co Państwo za, sami zresztą widzieliście przed chwilą, ale kontrowersje zaczęły się mnożyć po tym, jak na Ukrainkę zwrócili uwagę użytkownicy Twittera, czyli portalu X. Internauci ustalili, że przed dołączeniem do ludzi Donalda Tuska, Woronowska pracowała w Biurze Krajowym Platformy Obywatelskiej i w salonie kosmetycznym Dream of Beauty w Warszawie. No tu poprawka. W mojej ocenie ta pani nadal pracuje w salonie Dream of Beauty w Warszawie, bo przecież dzisiaj, a jest, nagrywam to o godzinie 13.30, 26 lipca, drodzy Państwo, no to ta pani nadal widnieje jako członek zespołu tego salonu piękności. Niektóre komentarze sugerowały, że kobieta ma krewnych w Rosji, którzy popierają agresję na Ukrainę. Wiele osób sugerowało, że asystentka Donalda Tuska może mieć jakieś powiązania z państwem Władimira Putina. A tu chodzi o, ten, o miejsce urodzenia międzyrzecz i o przeszłość ojca tej pani. Szef pr tłumaczy. Woronowska była sprawdzona przez ABW. Jan Grabiec powiedział w wirtualnej Polsce o okolicznościach zatrudnienia Ukrainki Potwierdził, że pracuje dla platformy od dwóch lat i została zatrudniona jako sekretarka, gdy ugrupowanie szukało pracowników do rozbudowy biura przed kampaniami wyborczymi. Kobieta jest absolwentką ekonomii, choć jak Państwo widzieliście, nic o tym sama nie mówi i ukończyła tę ekonomię na Ukrainie, gdzie również pracowała w sektorze bankowym. W Polsce mieszka od sześciu lat, była wybijającą się pracownicą i na początku tego roku. Gdy tworzyliśmy biuro poselskie od posła Tuska, to razem z Moniką Krzembkowską zarekomendowaliśmy szefowi dwie osoby do prowadzenia tego biura, w tym Krysię, mówił Grabiec. I teraz uwaga, drodzy Państwo. Woronowska urodziła się w Polsce, gdy jej ojciec służył jako żołnierz Armii Radzieckiej, a następnie jako obywatel niepodległej Ukrainy wstąpił do tamtejszej armii. Jej dziadkowie mają polskie korzenie. Jan Grabiec przyznał ponadto że asystentka premiera ma daleką rodzinę w Rosji, ale nie utrzymuje z nią kontaktu. Polityk zapewnił, że jak każda osoba w otoczeniu szefa rządu, Krystyna Weronowska została sprawdzona przez ABW. Zapewnił też, że kobieta nie ma dostępu do poufnych dokumentów. Wróćmy jeszcze na moment do publikacji, do rzeczy, od której zaczęliśmy, drodzy Państwo, analizę tego zagadnienia, i w dalszej części publikacji czytamy: Przeszłość asystentki Donalda Tuska. Z informacji, do których dotarli dziennikarze oraz internauci, wynika, że Krystyna Woronowska nazywała się wcześniej Krytina Potopalska. Urodziła się w 1989 roku w Międzyrzeczu, w Polsce. Niedaleko od tego miejsca, w Kęszycy Leśnej, znajdowała się w tamtym czasie baza radziecka wojskowa. No i, drodzy Państwo, różne tutaj wpisy z portalu X, czyli Twittera, są prezentowane, między innymi Właśnie z pytaniami, co rodzice pani Kasi robili w 1989 roku w gminie Międzyrzecz. To jest teraz podstawowe pytanie. Pani Krystyna w mediach społecznościowych rosyjskich podaje, że właśnie tu się urodziła. Dopowiadać, kto w tej okolicy nas gościł? No, żołnierze, drodzy państwo, szpiecy, agenci i tak dalej. Stacjonowały tam radzieckie wojska łączności. Bardzo prawdopodobne, że pani asystentka to córka oficjera, oficera. Oficera GRU, czyli Rosyjskiego Wywiadu. To, drodzy Państwo, doniesienia na portalu dorzeczy.pl, który podaje w ślad za komunikatami głoszonymi przez różnych ludzi, których tu Państwo widzicie, na portalu X. I teraz, co z tego wynika? Z tego wynika po pierwsze, że mamy aferę, że ta afera będzie jeszcze długo na językach opinii publicznej, ale przede wszystkim mediów. Że ktoś będzie zaraz postulował znowu kolejne komisje, prawda? Do spraw zbadania współpracy Donalda Tuska ze służbami. I teraz mamy już ewentualnie badanie, czy ewentualne badanie współpracy Donalda Tuska poprzez Panią Krystynę ze służbami ze wschodu, prawda? Jak też wcześniejsze zarzuty w kierunku Donalda Tuska, że współpracuje on, współpracował on ze Sztazji i miał pseudonim Oscar, prawda? Zatem na Donaldzie Tusku ciążą w tej chwili takie wypowiedziane już w zasadzie zarzuty o tym, że zarówno uwikłany był w kontakty ze służbami typu Sztazji, jak i pośrednio teraz przez panią Krystynę GRU. Wszak uważam, jak już państwu na początku donosiłem, tego, na początku tego materiału, że to wszystko jest rzeczą zaplanowaną. Daje wiarę temu, co mówi pan Jan Grabiet, że ABW sprawdzało tę panią i dało przyzwolenie na to, że. A z tego przyzwolenia, jak gdyby wynikało, i z tej zaplanowanej operacji, jakby wynikało, że okej, okay, jest to osoba, która wzbudzi wielką sensację, co do której na pewno wybuchnie afera, że ma związki z Donaldem Tuskiem jako jego asystentka społeczna, ale ten, ten wątek tej afery będzie kontrolowany, bo. Nic dalej tam, można powiedzieć, z tą panią się nie wiąże, jeżeli chodzi o rzeczywiste wpływanie na Donalda Tuska, czy na przykład korzystanie z Donalda Tuska jako z tak zwanego źródła informacji. Oczywiście jest jakieś prawdopodobieństwo, istnieje tego, że jest inaczej. Że to faktycznie, jak tu niektórzy insynuowali na portalu do rzeczy, osoba, która ma związki z kieru z służbami rosyjskimi, i Donald Tusk, no niestety, był nieostrożny tutaj. Natomiast uważam, że prawdopodobieństwo tego jest nieduże. I uwaga, nie jest moją intencją absolutnie wybielać tutaj e, posła Donalda Tuska, jednocześnie premiera. Absolutnie nie. Tak więc raczej chcę zwrócić uwagę na to, że emocjonowanie się co do tego powoduje i pogłębia dalsze podziały pomiędzy Polakami. No, bo znowu jedni mogą obrzucać drugich. A widzicie, wasz premier to teraz miał taką asystentkę. No, ale z drugiej strony nie będą dłużni zwolennicy dzisiejszej, powiedzmy, dużej opozycji, no bo y, również będą, obrzuca, będą obrzucać, y, będą sami obrzuceni może w ten sposób. Czyli jeszcze raz w prostym tekstem, bo zdaje się, że nieco. Jedni drugim nie będą dłużni. Zwolennicy. PiSu będą obrzucać teraz zwolenników Donalda Tuska mówiąc zobaczcie wasz agent na dodatek jeszcze zatrudnia dziecko agentów być może agentkę panią Krystynę to jedna rzecz ale z drugiej strony zwolennicy Donalda Tuska będą rzucać zwolenników PiSu reportażem który drodzy państwo za chwilę obejrzycie na własne oczy przynajmniej kilkuminutowe fragmenty z tego żeby ten materiał nie był zbyt długi no bo ci zwolennicy Donalda Tuska rzucać będą teraz w tamtych Błotem w, pochodzącym z reportażu TVP Info, z którego wynika, że o, jak brzmi tytuł sam nawet tego, drodzy Państwo, nagrania. Politycy powiązani z Rosją. I cudzysłów. Kaczyński, Macierewicz, Morawiecki i Rydzyk. Niebezpieczne związki. W związku z tym, w związku z tymi związkami, apeluję, drodzy Państwo, o nie obrzucanie się błotem, o to, aby sięgać głębiej i mieć bardziej przenikliwy wzrok Korzystać ze swojego rozumu, ze swojego rozsądku i apeluję o to, abyście Państwo także dostrzegali, że to wszystko najprawdopodobniej, w mojej ocenie, jest po prostu ukartowane. Jest ukartowanym czymś po to, żeby władza tutaj sprowokowała Polaków, a i tak realizowała kolejne ważne, istotne naprawdę dla Polski kroki. Chciałbym powiedzieć dla bezpieczeństwa narodowego, ale no przecież musimy to dostrzegać, że ta władza, którą widzimy. Wykonuje jakieś polecenia, a ta władza głębiej za nią ukryta te polecenia ewidentnie wydaje. Przejdźmy do nagrania materiału TVP Info wyemitowanego na żywo 25 lipca o godzinie 20.20, 20, a więc w świetnym czasie antenowym, drodzy Państwo. Posłuchajmy. I pierwszy gość Niebezpiecznych Związków, Tomasz Piątek, dziennikarz, śledczy, pisarz, autor szeregu książek odkrywających powiązania polskich polityków z Moskwą. Witam Cię, Tomku. Dobry wieczór. To tak na początku. Krótki przerywnik. Pan Tomasz Piątek. Zgodnie z Wikipedią, Pan Tomasz Piątek urodził się w 1974 roku, uczęszczał do ojca w Warszawie, ukończył lingwistykę. I uwaga, związany był m.in. z gazetą wyborczą, zatem nie może dziwić, że słusznym jest, może nie zarzut, ale stwierdzenie, iż pan Piątek jest opłacanym publicystą przez środowiska związane z gazetą wyborczą. No a to można powiedzieć, za co jest opłacany, widać również w jego twórczości, czyli w publikacjach. Zerknijmy na kilka tytułów. Antypapież. Macierewicz, jak to się stało? Marawiecki i jego tajemnice, Duda i jego tajemnice, Rydzyki Przyjaciele, Kaczyński i jego pajęczyna, wielkie łowy Kaczyńskiego. Przedstawiam to Państwu tutaj i opatruję moim komentarzem nie po to, aby podeprzeć, można powiedzieć, autorytet tego pisarza, albo jego autorytet obalić, czy zdyskredytować, tylko po prostu, żeby stwierdzić pewne. Okoliczności, co do których nie powinniśmy się specjalnie emocjonować, bo tak samo po drugiej stronie publicyści, którzy tworzą treści również opłacane, z których wynika, no właśnie, że przedstawiciele drugiego obozu władzy są w lustrzanym odbiciu, no również agentami jakichś służb, prawda. To to wszystko nie powinno nas specjalnie emocjonować. Powinniśmy być od tego mądrzejsi i nie dać się na to nabrać. Powinniśmy zadawać pytania takie jak tu się staramy czynić, drodzy państwo, czy jest przypadkiem, że jednego dnia wybucha potężna afera z Donaldem Tuskiem i potężna afera wspierana przez TVP Info przeciwko Kaczyńskiemu, Morawieckiemu i tak dalej. W imię zgody narodowej apeluję o zgodę jednych i drugich. I uznanie, że i jedni drodzy mają rację, ale to prowadzi do smutnego wniosku, że w ogóle Polską to rządzą umówieni agenci lub co najmniej osoby powiązane z agentami, ze służbami. No i zadaje pytanie, kto to w końcu miałby rozwikłać, kto to miałby w debacie publicznej powiedzieć, stwierdzić i ten węzeł gordyjski rozwiązać. Ktoś powie z państwa, no może służby, no ale które? Przecież one właśnie tam <grych> za tym wszystkim stoją. Może wobec tego, powtarzając, to może wojsko. No ale tu znowu, drodzy Państwo, można zaryzykować tezę, że podobnie dzieje się w środowisku wojskowym, które pełne jest tak agentów wpływu, z powiedzmy, pochodzących z Waszyngtonu, jak i z Moskwy. Tylko, no, można powiedzieć, okresowo przechyla się to raz w jedną, raz w drugą stronę. Tym samym moja teza brzmi. Rzeczy nie dzieją się przypadkowo. Apeluję o zgodę narodową pomiędzy widzami w komentarzach chociażby. Proszę, abyście Państwo dali wyraz temu. Przypominam też o subskrypcji kanału. W komentarzach można dać wyraz temu, co Państwo uważacie. Natomiast apeluję o nieemocjonowanie się tym, że jedni wynaleźli haki na drugich i wskazują, że ci drudzy są agentami, bo ci drudzy robią to samo na tych pierwszych. I. Jeszcze raz, w imię zgody narodowej, proponuję zgodzić się z jednymi i z drugimi, bo to dopiero doprowadzi opinię publiczną i ewentualnie ten pierwiastek patriotyczny, narodowy w kręgach władzy, bo wierzę, że on tam jest, do wyciągania racjonalnych wniosków, budowania konstruktywnej narracji i podejmowania konstruktywnych decyzji. Przejdźmy ponownie do nagrania. Zaraz chwil, za chwilkę usłyszycie państwo sensacyjne słowa. Początek konkretnie poproszę, żebyś powiedział. Wymień kilka nazwisk y, tych polityków topowych absolutnie. Z pierwszych y, stron gazet, których y, powiązania, niepokojące powiązania z Moskwą odkryłeś i opisałeś w ostatnich ośmiu latach. Jarosław Kaczyński. Człowiek, który zgodnie z interesem Kremla rozbija Unię Europejską i popiera Donalda Trumpa, który chce zlikwidować lub osłabić NATO, skazując Polskę na bezbronność w obliczu Rosji. Jarosław... Na chwilę przerwa, bo tak jak Państwu sygnalizowałem, nie jest moją intencją obalania tutaj albo dawanie wiary na antenie, prawda, tego nagrania słowom tego autora. Natomiast tutaj jednak nie mogę się powstrzymać i nie będę się odnosił do tego, czy Pan Jarosław Kaczyński to ma te związki z tymi służbami. Natomiast tutaj wplecionych jest za dużo wątków w jedno zdanie, przez co to zdanie, moim zdaniem, jest po prostu nieprawdziwe. A więc w mojej opinii to zdanie. Chociażby jest nieprawdziwe, i pan autor publikacji, gość programu myli się co do na przykład rzekomych intencji Donalda Trumpa, jakoby chciał osłabić NATO. Donald Trump w swoich wypowiedziach wielokrotnie mówił, że jego celem jest zmuszenie państw do tego, aby każde płaciło co najmniej 2% PKB na obronność, czyli dużego procenta swoich dochodów budżetowych, większego niż te 2%. Dzięki temu NATO będzie silne. Donald Trump był przeciwnikiem tego, że państwa niektóre jadą na gapę i wydają bardzo mało na obronność, a korzystają z tego, że są członkami NATO, dzięki temu cieszą się bezpieczeństwem, można powiedzieć, roztaczanym nad nimi przez Amerykę, która wydaje. Gigantyczne pieniądze na zbrojenia. Ale tych wątków jest tu znacznie więcej, do których mógłbym nawiązać. Tego pana, który wypowiedział w tym jednym zdaniu celowo właśnie splot takich okoliczności, które mają wspólnie razem stworzyć wrażenie, że to wszystko jest taką zacną prawdą. Słuchajmy jednak dalej. Natomiast już stwierdził, że związki z agentami ma Jarosław Kaczyński. Następnie. Jarosław Kaczyński, którego kariera zaczęła się od regularnych spotkań z głównym szpiegiem KGB w Warszawie Anatolijem Wasinem i który po tych spotkaniach zaczął dostawać od komunistów podkomunistów postkomunistów ludzi związanych z Moskwą i ze służbami specjalnymi PRL. Masy, masy. To akurat ciekawy wątek, to tylko tak dodam. Te dzięki którym stworzył swoje imperium biznesowo-polityczne. To zacząłeś tak y, mocno, bym powiedziała, nomenomen nomen, od wierchuszki, a dalej Zatem ta wypowiedź pana Tomasza, czyli autora różnych publikacji, bardzo dobitna, bardzo mocna, bardzo perswazyjna. Jeszcze raz podkreślam i apeluję do państwa: proszę, nie starajmy się teraz ocenić, czy ten pan w każdej swojej wypowiedzi mówi prawdę. Załóżmy jednocześnie w imię Zgody Narodowej, że. Tak jednak i druga strona ma rację, natomiast te wątki są niewątpliwie ciekawe. Wszak za czy przeciwko temu pewne okoliczności świadczą. Otóż Jarosław Kaczyński, jak sami Państwo obserwowaliście w minionych latach, wypowiadał się przynajmniej bardzo agresywnie przeciwko Rosji. Natomiast czy te wypowiedzi korelowały z czynami, które podejmowane były, gdy tamto ugrupowanie rządziło, a prezes z zasterami, można powiedzieć, czy z tylnego fotela mógł tym wszystkim sterować, no to już jest inna sprawa, bo uważam, że niekoniecznie. Natomiast ciekawe jest, co dalej powie, bohater nasz programu, niebezpieczne związki na temat innych osób. Proszę Państwa, tu padną takie nazwiska, jakie tu widzicie w tytule. Macierewicz, Morawiecki i Rydzyk. Słuchajmy dalej. Antoni Macierewicz, człowiek, który zawsze otaczał się ludźmi powiązanymi z Rosją, takimi jak tajemniczy milioner Robert Luśnia, były płatny konfident SB, prowadzony przez SBK, współdziałającego z kremlowskim wywiadem wojskowym GRU. To też opisałeś trzy? Tak jest. E... Mateusz Morawiecki, człowiek, który zaczął karierę polityczną pod skrzydłami swojego ojca Kornela Morawieckiego, który rozbijał opozycję antykomunistyczną w Polsce i e, działał pod wpływem Nikołaja Iwanowa, przybysza ze Związku Sowieckiego, chronionego w Polsce przez biuro studiów SB, elitarną jednostkę ściśle współdziałającą z e, sowieckim KGB. Przecinek cztery. Tutaj dodam, drodzy Państwo, chociażby w stosunku do byłego premiera, pana Morawieckiego, że no, być może tutaj ustalenia tego pana są prawdziwe umówiliśmy się. Ja nie czynię mojej wypowiedzi po to, żeby coś podważyć albo podeprzeć tutaj, jeżeli chodzi o stwierdzenia, tylko odnoszę się do innych okoliczności i przedstawiam to Państwu w ujęciu strategicznym. I w tym ujęciu strategicznym trzeba też dodać, że przecież premier Morawiecki miał być kandydatem na premiera zarządów Tuska, gdyby ten wygrał. Był bohaterem nagrań w restauracji Sowa i przyjaciele. Mówił, że ludzie to powinni być zubożeni i wojna jest ratunkiem, bo ludzie powinni kopać rowy, a drudzy na drugiej zmianie powinni przychodzić te rowy zasypywać. No i żeby, że powinni generalnie zasuwać za tak zwaną miskę ryżu. Ale co jest ciekawe i bardzo interesujące, nikt tego nie komentuje, to to, że premier nie mógł otrzymać stanowisk, jakie pełnił, w bankach, a był prezesem banku BZWBK czy banku Santander w, po przejęciu. Bo wyobraźcie sobie, Państwo, jak historyk, który nie ma wiedzy strategicznej, menedżerskiej, umiejętności zarządczych, nie jest po najlepszych szkołach menedżerskich czy co najmniej ekonomicznych, może piastować i to tak bardzo szybko może piastować takie funkcje jak członka zarządu banku zarabiając miliony i kupując na tzw. przecenie od kościoła katolickiego w Polsce grunty na oporowie we Wrocławiu, które kupił być może za 10% wartości. Niektórzy mówią, że za 5% wartości. Mowa o gruntach, które pod zabudowę deweloperską przeznaczone, warte były w momencie zakupu już wiele milionów złotych, kilkadziesiąt powiedzmy. I to wszystko ktoś powinien określić Mianem zaliczki, czyli to wszystko ten pan otrzymał tytułem zaliczki za wysługę, którą później musiał zrealizować, prawda? Niczym Balcerowicz w latach 90., przyczyniając się do prywatyzacji odpowiedniej i odpowiedniej demontaży, drodzy państwo, ekonomii i gospodarki polskiej. No tak, ktoś powinien to skomentować, a więc czeka na tego typu komentarze w mediach. Miejmy nadzieję, że kiedyś się i ja, i państwo tego typu debat i analiz doczekamy. Zaliczkę za co? Te siły, ten powiedzmy, że. Ta władza, która jest głębiej niż politycy, których obserwujemy na ekranach telewizorów i słyszymy w radioodbiornikach, no to wszystko jest, można powiedzieć, z tą władzą. Powiązane to przez tę władzę, ten pan był zaangażowany i co jakiś czas w swoich wypowiedziach ten bohater, o którym teraz mówię, czyli były premier, daje temu wyraz, wypuszczając nieco pary z ust, która wskazuje, że coś wie, prawda? Jakieś tam głosy z tej władzy głęboko osadzonej do niego dochodzą, jakie będą kolejne etapy życia tutaj nam organizowanego. I jednym z takich ciekawych wypowiedzi, które też analizowałem na moim kanale, były, drodzy Państwo, słowa pana Morawieckiego o tym, że w Polsce prowadzone są laboratoria przyszłości. Na dowód tych słów przedstawiam tu Państwu tak szybciutko, stronę kanału YouTube który tu państwo na którym tu państwo gościcie i po, wpisywa, po wpisaniu w wyszukiwarkę ale na tym kanale słowa dochód pojawia się materiał wideo który opublikowałem 7 miesięcy temu o tytule dochód podstawowy brak pracy sztuczna inteligencja Mateusz Morawiecki a na grafice napisane premier ujawnił dochód podstawowy tak drodzy państwo jeszcze inne ciekawe słowa o których mówił premier Morawiecki to słowa na początku na samym początku tak zarazy, który powiedział w pierwszym dniu, że rzeczywistość po tym czymś będzie zupełnie inną rzeczywistością. Jakby właśnie ta władza głębiej schowana za tymi, których widzimy w telewizorach, mu coś do ucha szepnęła. Natomiast przejdźmy teraz dalej do wypowiedzi tego autora tutaj publikacji, autora książek pana Tomasza Piątek. Cóż, wielki promotor PiS Tadeusz Rydzyk, który zbudował swoje imperium medialne dzięki temu, że Rosjanie udostępnili mu nadajniki w swoim kraju, dzięki którym mógł nadawać na cały świat i docierać do zamożnej polskiej emigracji na Zachodzie, która płaciła mu wielkie pieniądze. I tu na razie postawmy kropkę, wrócimy do tej listy, ona jest dłuższa. Powiedz, ile procesów wytoczyły ci te osoby, które wymieniłeś za to, co opisałeś? Bo to się nadaje na proces jak nic innego. I teraz, drodzy Państwo, ciekawostka, no bo właśnie pani redaktor pyta tutaj pana Tomasza Piątek, czy przegrał procesy, na przykład, czy ktoś mu wytoczył sprawę o zniesławienie, ktoś uznał, że mówi nieprawdę. I uwaga, jeżeli się okaże, że ten pan ma tych procesów dużo i je wszystkie po kolei przegrywa, no to trzeba założyć, że niewiarygodne są rzeczy, o których donosi. Jeżeli jednak jest inaczej, to trzeba by założyć, że jednak te rzeczy są wiarygodne. To piję do tego, tu, drodzy Państwo, żebyśmy się w imię zgody narodowej umówili, że zarówno ci, co piszą o agenturalnej przeszłości i związkach tajemniczych z tak zwanymi służbami na jednych polityków, mają rację, i ci, co piszą na drugich polityków, to też mają rację. Posłuchajmy dalej. E, ani jednego, żadna z tych osób nie ośmieliła się pozwać mnie do sądu cywilnego ani wytoczyć mi sprawy karnej o zniesławienie. Antoni Macierewicz za to doniósł do prokuratury wojskowej, że podejrzewa mnie o przestępstwo terrorystyczne. I e, no, to było doniesienie tak absurdalne, że nawet prokuratorzy wojskowi Macierewicza, a potem prokuratorzy cywilni pana Ziobry musieli umorzyć postępowanie. Zatem, drodzy Państwo, mamy już potwierdzone o co chodziło w aferach dotyczących premiera Donalda Tuska i jego asystentki urokliwej pani Krystyny, i jednakże o przeszłości bądź co bądź związanej z polskim Międzyrzeczem, z oficerami wojsk radzieckich i kto wie, czy także nie służb takich jak rosyjski Gieru. To jest pierwsza sprawa. Druga afera dotyczyła polityków, o których donosiła stacja telewizyjna TVP Info. Chodzi o czołowych polskich polityków yy, yy, związanych z pisem, czyli Kaczyński, Morawiecki, Macierewicz. W, tej samej, w tym samym reportażu mówi się tam dużo o ojcu Tadeuszu Ryzyku. To jest trzecia afera. Potężna afera według tego autora pana Tomasza Piątka. Ojciec Tadeusz Ryzyk dzięki uprzejmości. Nazwijmy to radzieckiej, sowieckiej czy rosyjskiej, po prostu mógł nadawać i osiągnąć to, co osiągnął. I czwarta afera. Również z dnia wczorajszego. Wszystkie one dziwnym przypadkiem ujrzały światło dzienne jednego dnia. Powiedzmy, drodzy Państwo, czy zostały skoncentrowane. Bo oczywiście Pan Tomasz Piątek publikacje wydawał znacznie wcześniej, natomiast ta informacja o asystencie Donalda Tuska gruchnęła wczoraj, 25. W związku z tym też 25. był ten reportaż w TVP, który był emitowany na żywo, drodzy Państwo. Jakby. Na zawołanie, prawda? Na potrzebę chwili, tak na szybko zorganizowany, choć może był przygotowywany wcześniej, nie zdziwiłoby mnie to, gdyby no właśnie jedna i druga strona umawiała się, że no, tego i tego dnia odpalą tutaj takie i takie armaty, czyli tego i tego dnia rzucona zostanie Polakom kość niezgody. A teraz przejdę do kolejnego doniesienia, również z dnia wczorajszego. Portal do Rzeczy donosi o tym także TV Republika i wiele można powiedzieć public wielu publicystów związanych z obozem formalnie głoszącym hasła przeciwne aktualnej władzy o może w ten sposób prawda były Esbek i kursant KGB w spółce zbrojeniowej uzyskał pozytywną opinię i czytamy dalej negatywnie zweryfikowany funkcjonariusz służby bezpieczeństwa po kursie KGB w Moskwie został członkiem rady nadzorczej wojskowych zakładów elektronicznych, spółka akcyjna, które wchodzą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wynika z ustaleń mediów. W międzyczasie przeskakujemy na stronę katalog.bip.ipn.gov.pl, czyli Biuletyn Publiczny Instytutu Pamięci Narodowej i widzimy tutaj dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa i faktycznie drodzy państwo, Henryk Wincenty Grobelny jest osobą zweryfikowaną jako osoba współpracująca z aparatem bezpieczeństwa, czyli ma przeszłość, można powiedzieć agenturalną. Widzicie tutaj państwo doniesienia widzicie Widzicie tutaj Państwo informacje, które pochodzą wprost ze strony Biuletynu Informacji Publicznej. A ja przechodzę jeszcze raz na początek do portalu Do Rzeczy, który donosi dalej, drodzy Państwo, w swoim tekście. O bulwersującej nominacji informuje w czwartek Telewizja Republika. Z ustaleń stacji wynika, że 15 lipca bieżącego roku do Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Elektronicznych SA powołano Henryka Grobelnego. To były esbek, który brał udział w rozpracowywaniu kościoła i księży, a także ukończył kurs. Sowieckiej KGB w Moskwie. Czytamy. TV Republika zauważa ponadto, że spółka ta współpracuje z amerykańskimi koncernami przy programie budowy obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu Wisła. No to powiedzieć, drodzy Państwo, że to skandal, to nic nie powiedzieć. Czytamy dalej. Były funkcjonariusz SB w wojskowych, zakłada, w wojskowych zakładach elektronicznych SA spełnił kryteria. Autor artykułu. Marcin Dobski opublikował w mediach społecznościowych odpowiedź, jaką w sprawie tej nominacji otrzymał od rzecznika Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wynika z niej, że Grobelny spełnił wymagane kryteria. Szanowni Państwo, jeżeli ten pan, były agent SB, zasłynął w rozpracowywaniu kościoła, jeżeli on spełnił kryteria Polskiej Grupy Zbrojeniowej do tego, żeby właśnie zasiadać w Radzie Nadzorczej tejże spółki, czyli spółki. O nazwie pod, działającej pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne, spółka akcyjna, no to ręce obadają, to jakie te kryteria są w tej polskiej grupie zbrojeniowej. A może było inaczej, a może te kryteria są tam rzeczywiście jakieś faktyczne, jednakże tutaj incydentalnie przymknięto na to oko po to, aby po prostu wychodować tą aferę. Drodzy Państwo, byłoby naprawdę bardzo czymś, czymś bardzo prostym i łatwym uznać, jak to proponuje nam się zwykle uznawać, że oj, ktoś był niekompetentny, że w Polsce mamy bałagan, że to się dzieje po prostu z przypadku, bo, bo taki jest, mm, można powiedzieć, cudzysłów teraz burdel, prawda, w naszej polityce. Uważam, że uznanie, że tak właśnie jest, jest czymś prostym. I o to właśnie chodzi tam tym stronom. Po to, żeby opinia publiczna nie zadawała py pytań. Na głębsze zrozumienie. Przejdę teraz do podsumowania tego dzisiejszego materiału. Otóż, drodzy Państwo, mamy afery przeciwko Donaldowi Tuskowi. Afera z 25 lipca. Afera poważna, z której wynika, że przynajmniej właśnie takie są sugestie ze strony portali do Rzeczy, Telewizji Republika i tak dalej, że Donald Tusk zatrudnił jako asystentkę społeczną osobę o agenturalnych korzeniach której rodzice mogli być na przykład współpracownikami rosyjskich służb specjalnych. Byli co najmniej, czy jej ojciec, pani Krystyny Woronowskiej był wojskowym, był oficerem radzieckich wojsk. Ta pani urodziła się w międzyrzeczu pod innym nazwiskiem, później to nazwisko zmieniła. Zmiana nazwisk to typowe zachowania, przynajmniej w mojej ocenie, drodzy Państwo, dla właśnie różnego rodzaju działalności służb. I teraz pytanie, czy premier to przeoczył, jego służby to przeoczyły? Pan Grabiec, szef kancelarii, właśnie premiera, mówił, że ABW pozytywnie ten pan, to znaczy zweryfikowało jej osobę, prawda? I nie stwierdziło tutaj problemów, tak mówiąc kolokwialnie. Zatem, czy tak rzeczywiście było? Ja twierdzę, że są to afery tak zwane hodowane i rzeczywiście najściśle, najściślejsze kierownictwo i tak partii, Platforma Obywatelska, bo tam też była zatrudniona pani Krystyna Waronowska, no po prostu się uśmiecha. Z jakimi to aferami, można powiedzieć, opinia publiczna będzie się yy, mierzyć? I jakie afery będą komentować tak zwane media głównego nurtu? To jest afera pierwsza z dnia wczorajszego. Druga afera z dnia wczorajszego, aczkolwiek budowana znacznie dłużej narracją autora pana Tomasza Piątka, które wydawało książki, a był współpracownikiem takich środowisk i bezpośrednio wydawnictwa Gazety Wyborczej. Dyskredytacja oczywiście całkowita kierownictwa PiSu, czyli pana Kaczyńskiego, czyli pana Morawieckiego, pana Macierewicza. Z których to można powiedzieć, zarzutów pana Piątka wynika, że po pierwsze te osoby miały bardzo ścisłe kontakty i podlegały wpływom rosyjskim i rosyjskich służb. To po pierwsze. Po drugie, żadna z tych osób nie wytoczyła bądź nie wygrała żadnej ze spraw, czy to cywilnych, czy to karnej, o zniesławienie z panem Piątkiem. No, co pozwala zakładać, że. Coś jest na rzeczy, prawda, w jego badaniach i publikacjach. Podobnie jak coś jest na rzeczy w doniesieniach przeciwko panu Tuskowi. Trzecia afera, również pan Piątek na antenie TV.p info donosi o kulisach budowy imperium przez ojca Tadeusza Rydzyka. Również umożliwione mu to zostało, zdaniem pana Piątka, dzięki udostępnieniu przez Rosję nadajników. Bo to dzięki temu udało się dotrzeć do zamożnej Polonii, w szczególności amerykańskiej, która słała hojnie dolary na rozwój stacji, tak radiowej, Radio Maria jak i telewizyjnej TV trwam. No i drodzy Państwo, to przy tej okazji warto też dopowiedzieć, że te media powiedzmy ojca Tadeusza Rydzyka otrzymywały hojnie setki milionów złotych z pieniędzy publicznych za czasów poprzedniej władzy. To też ciekawe, i czwarta afera dotyczy z kolei można powiedzieć niedopatrzenia obecnej władzy znowu, czyli mamy tak: raz obecna władza obrywa afera tuska i agentki pani, być może agentki, kto to wie, pani Krystyny Waronowskiej. Obecna władza obrywała. Była władza obrywała reportażem TVP-info i wypowiedziami zarzutami pochodzącymi z publikacji. Autora właśnie książek pana Tomasza Piątka. Emitowane to zostało w najlepszym czasie antenowym. Potem w, te, w ramach tej afery oberwało również środowisko Radio Maria i TV Trwam. Oberwał ojciec Tadeusz Rycyk. Ale to są te same, powiedzmy, grupy, kręgi wyborców i te same, powiedzmy, kręgi Polaków, poleki Polaków. No i czwarta afera, oberwali znowu inni, ci pierwsi, czyli zwolennicy Tuska, Platformy Obywatelskiej i tak dalej, bo tutaj zarzuca się tego, tej obecnej władzie, władzy to, że do spółki, która wchodzi w skład z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, do spółki Wojskowe Zakłady Elektroniczne, spółka akcyjna, powołano człowieka, do Rady Nadzorczej, a więc do bardzo ważnego organu spółki, powołano człowieka, który był agentem SB i zasłynął chociażby takimi działaniami, które godziły w Kościół Katolicki w Polsce. I powiedzieć, że to wszystko jest przypadkiem, szanowni państwo, apeluję o rozsądek, o głębsze rozważania i zadawanie głębiej pytań. Bo to pokazuje dla mnie, że jest to coś zsynchronizowanego. To tak jakby jedni z drugimi się umówili, bo nie sposób byłoby tego przygotować, moim zdaniem, i skoordynować. Tak więc ja twierdzę, że za tą naszą władzą, czy za tą naszą dwuwładzą, prawda, PCPO, odwieczna wojna, kryje się głębsza władza. A tutaj aktualni politycy są tego oficerami. I myślę, że w tym materiale wideo. Pokazałem Państwu wiele sygnałów, które tego dowodzą, a jednym z takich ciekawych jest też to, że właśnie premier poprzedniej władzy, pan Mateusz Morawiecki, miał być desygnowanym na premiera w rządzie Platformy, a był doradcą przecież pana Tuska, co oznacza, że tej głębszej władzy bez znaczenia jest, czy dane nazwisko raz będzie z tej strony, raz z tej strony. Tak więc, drodzy Państwo, bardzo ciekawe życie polityczne mamy w Polsce, ale nie łudźmy się. Nie inaczej jest chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie ostatnio też gorąco za sprawą walki o fotel prezydenta pomiędzy Donaldem Trumpem a kimś ze środowiska demokratów. Mówię kimś, bo choć. Pani Kamala Harris, aktualna wiceprezydent, prowadzi już kampanię wyborczą, to jeszcze formalnie nie dysponuje taką nominacją, którą powinna otrzymać, a otrzyma ją ktoś właśnie w sierpniu, w okolicy 20 sierpnia, podczas, takiego naro podczas takiej Narodowej Konwencji Demokratów w, w, Chicago. Tak, w Chicago. I tym optymistycznym akcentem dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę optymizmu. Głębszych refleksji i takiej zgody narodowej, o którą apelowałem w tym wideo niejednokrotnie, uznając, że i jedni, i drudzy mają rację. Co to oznacza, że powinniśmy się interesować tą tak zwaną głębszą władzą. Dziękuję raz jeszcze, pozdrawiam. Tomasz Piekielnik.